z partnerem co-main eventu. 8 lat starszy od Andryszaka jest Sianos. Warunki fizyczne zdecydowanie na korzyść Andryszaka, jeśli chodzi szczególnie o zasięg ramion. Tak jak wspominałem, ten limit kategorii ciężkiej wypełniony praktycznie na styk, mówiąc potocznie, przez Sianosa o wiele lżejszy jest Andryszak. Doświadczenie zdecydowanie po stronie zawodnika Ankosu. Zmienia pozycję też Andryszak, zmienia stronę, w którą podąża, żeby zmylić nieco Sianosa. No i pierwsze wymiany już za nimi. Trafia mocno Sianos. Kto wie, czy tutaj za moment do parteru. Nie będzie chciał sprowadzić tej walki Andryszak, ale trafił mocnym prawym Sianos. I po raz kolejny, nawet przez gardę przyjmując te ciosy. One są piekielnie mocne. Poczuł teraz cios Sianos. Świetna ręka Longera. No i właśnie, sprowadzenie do parteru. Kontrola z góry, a tutaj już powinno być z górki, jeśli chodzi o Michała Andryszaka. Idealnie w tempo. Próba teraz przetoczenia, ale już w dosiadzie jest Michał Andryszak. I to będą bardzo trudne chwile dla Marcina Sianosa. Oddaje plecy. Wpina się już teraz Michał Andryszak. Traci jednak pozycję. Wrócił na nogi Sianos. Ale mocna bomba od Michała Andryszaka. Wylądowała na głowie Sianosa. Zachwiał się Sianos dwukrotnie po bardzo mocnej ręce prawej, którą Andryszak umieścił na jego szczęce. No wyciągnął, ależ trafił prawym, bardzo mocnym Andryszak. Stoi jednak cały czas Marcin Sianos. Trafił prawym, trafił teraz idealnie na szczękę. Ale cały czas stoi Marcin Sianos. Szybki, krótki zwód Michała. Trafił prawym znów Andryszak i znów kilka kroków w tył zrobił Marcin Sianos. Świetny, czysty prawy kolejny, ale znów nie pada na deski ściana. Dobry prawy, lewy, trafione te dwa ciosy. Cały czas stoi Marcin Sianos. Rusza do przodu Sianos, jakby wiedział, że to są ostatnie sekundy, kiedy może zagrozić, że tego tlenu w płucach już jest naprawdę niewiele. Ale co ciekawe, proszę Państwa, lewe oko Longera się powoli nam zamyka, czyli któryś cios doszedł do tego miejsca na twarzy. No nie wygląda już Longer tak świeżo jak na początku tej drugiej rundy. Trafia Sianos. Podbródek, lewy sierpowy, oba celne w wykonaniu Sianosa. I to są lepsze momenty zdecydowanie 40-letniego zawodnika. Kopnięcie, skontrowane jednak ciosem przez Sianosa. No, walczył kilkukrotnie w tych ostatnich pojedynkach na pełnym dystansie Sianos, wygrywając m.in. z Biernatem na gali Fight Exclusive Night. Lewy sierpowy, podbródkowy. Prześlizgnął się tylko po gardzie Andryszaka, ale ten już doszedł do celu. Dobra kontra Andryszaka. Ależ dużo zdrowia tutaj zostawiają w klatce Andryszak i Sianos. No naprawdę, oczywiście to jest absurd, ale wydaje się, że Marcin Sianos umocni swoją szczękę. Chociaż 3 razy przegrywał w karierze, to dzisiaj imponuje wytrzymałością. Świetna jeszcze prawa ręka Longera. Ostatnie sekundy tej drugiej rundy. Będziemy mieli rundę trzecią. No konia z rzędem temu, kto typowałby takie rozstrzygnięcie przed tym pojedynkiem. Ściąga teraz siłą do parteru Sianosa Andryszak. Ma pozycję boczną. Był plan w tej klamrze tak naprawdę. Świetne, naprawdę techniczne sprowadzenie. Panie i panowie, po 3 pełnych rundach co-main eventu dzisiejszego wieczoru o wyniku tej walki zdecydowali sędziowie punktowi, którzy oceniali pojedynek następująco. Cezary Wojciechowski 29-28. Michał Łempicki 30-27 i Kamil Łukasik 29-28. Wszyscy trzej dla jednogłośnego zwycięzcy, którym zostaje Michał Longer Andryszak!
przeszedł ścianę Michał Andryszak. Pamiątkowy puchar chciał oczywiście przebić bardzo mocnymi czasami, nie udało się. Najważniejsze jest jednak wygrana. Na emocji mieliśmy tutaj bardzo, bardzo dużo, proszę Państwa.